I oto mamy go. Oto mamy dom, jeżeli dobrze pamiętam, o wdzięcznej nazwie Senator, który został, do którego dokumentacja właśnie została skończona. Jak dom wygląda? Dom wygląda w bardzo fajny sposób. Jest typowym, znaczy typowym, jest bardzo klasycznym budynkiem, stąd powstała dokumentacja, która zawiera w sobie materiały i zestawienie elementów wykonywanych zarówno ręcznie przez wykonawcę, jak i przez zamawiane jako elementy gotowe, czyli na przykład ta listwa. Generalnie mamy tutaj uproszczony widok dokumentacji, jak on wygląda. Sam budynek mamy w tym miejscu. Wygląda on mniej więcej w ten sposób, że wejście mamy tutaj pod bardzo ciekawym zadaszeniem. Dalej mamy dwa wykusze. Te okna są bardzo charakterystyczne dla tego projektu i one się powtarzają tak naprawdę z dwóch stron. Prawda? Z dwóch kolejnych stron jest po prostu już spokojniej. A tu mamy tylne wejście do kotłowni, prawdopodobnie, nie pamiętam planu. Tu mamy podbitkę, w projekcie jest ona drewniana, zaraz sobie zobaczcie. I tutaj mamy listwy, które nam wchodzą. Zauważcie, tu mamy 16 cm na wysokość, 10 na grubość. 10 na wysokość, 5 na grubość i tutaj ostatnia, którą mamy, to jest 10 na 2. I teraz albo wykonawca coś takiego wykona, albo odczytując z rysunku zostanie zlecony taki profil. Na wizualizacji wygląda to w ten sposób. Mamy tutaj dwa kolory, jeżeli chodzi o tynk. Ta, czyli mamy pierwszy, który jest podstawowym, i drugi jaśniejszy, którym pomalowana jest sztukateria. W cokole mamy płytkę klinkierową Skin Klinkiera Obsidian Shadow 5. Bardzo fajny materiał. Tutaj, jeżeli chodzi o bryłę, dużo się nie zmieniło. Tutaj budynek nabrał takiego bardzo klasycznego wyglądu. Tak naprawdę tylko albo aż sztukateria. I tutaj teraz możemy zobaczyć, jak ten budynek się będzie prezentował. Wygląda on naprawdę ciekawie, wygląda on naprawdę fajnie. Z tą sztukaterią może troszkę przesadzone dla niektórych osób. Ja uważam, że sztukaterii jest wystarczająco, nie jest jej ani za dużo, ani za mało. Tu mamy drugą stronę. Tu mamy tył, który dzięki temu, że stosujemy na przykład podokienniki, a nie mamy ram, jest dość fajnie, dość oryginalnie wyglądającym budynkiem. I na kolejnych wizualizacjach mamy detale. Ważne jest to, że bardzo wiele projektów posiada nie tylko ogólne cztery wizualizacje, ale posiada również widoki z różnych perspektyw, widoki detali, czyli jak to będzie podłączone, jak to będzie wyglądało z bliska. I to chyba cechuje całą naszą współpracę, czyli właśnie takie ludzkie podejście i pokazanie, jak rzeczywiście ten budynek miałby wyglądać. Dzięki wielkie.